Cześć. Trafił mi się kolejny ciekawy pojedynek. Jest on interesujący z tego względu, że to przeciwnik przez większość czasu miał inicjatywę i zmuszał mnie do defensywy. Cała sytuacja zaczyna się już w tym momencie. Mój przeciwnik jest tutaj nade mną, ale ja go niestety nie widzę. To jest jeden z takich mechanizmów balansujących w War Thunderze, z tego co zaobserwowałem. Na szczęście występuje raczej rzadko, że mianowicie nie podświetla czasem maszyn przeciwników, które powinny być widoczne. Dlatego też on się może tutaj do mnie tak zakradać, a ja jestem nieświadomy niebezpieczeństwa. No, jest tam ode mnie w tym momencie, jak widzicie, 4 km. Ja się przymierzałem zaś do ataku na Wellingtona. No i przy okazji patrzę w dół, czy ktoś tam od dołu nie próbuje na mnie robić świecy. Nie ma tego ujętego na filmie, ale przed paroma chwilami też omiatałem niebo na swojej wysokości i trochę powyżej, żeby zobaczyć, czy coś nade mną nie lata. Ale War Thunder postanowił, że Dawida mi nie pokaże. No to skoro nikogo nie widzę, to na spokojnie sobie atakuję Wellingtona, zestrzeliwując pilota. Ale usłyszałem silnik. Machając sterem kierunku i wysokości, uniknąłem ostrzału w ostatniej praktycznie chwili. No i zaczynam próbować w tego Dawida strzelać, ale no miałem zbyt słabą pozycję, żeby go utrafić, a on robił bardzo sensowną rzecz, mianowicie climbing spiral. Jak zobaczyłem, że prędkość mi spadła poniżej 200 km na godzinę, sterem kierunku odbiłem nos samolotu w dół, resztką wepa zacząłem przyspieszać i zaczynam wyciągać przeciwnika w trochę bardziej ustronne miejsce, zarazem budując energię. Dawid próbuje kolejnego podejścia, ale słabo mnie doganiał, dlatego decyduje się znowu zyskać przewagę pozycji. Ale nie jest mu to dane. Widząc jego manewr, ja odpowiadam swoim wznoszeniem się, a Raiden od BFA F2 wznosi się lepiej i w końcu bym go przegonił w tym wyścigu na pułap. Dlatego Dawid jest zmuszony przystąpić do kolejnego ataku. Ja odpowiadam to splitesem, żeby nakierować się w jego stronę. Unikam czołówki i próbuję go znowu od dołu zajść, a Dawid znowu robi climbing spiral. Wiem, jak się przeciwników zestrzeliwuje w takiej sytuacji, ale tak jak wcześniej system uznał, że mi go nie pokaże, tak teraz uznał, że trafienia nie będą w niego wchodziły i już. Poza tym skończyła mi się amunicja do działek, więc dalszy atak nie miał sensu. Ale znowu stracił energię i pozycję. Zaczynamy się wyrównywać pod tym względem. Tu widzę, że przyjazna foka nadlatuje, dlatego zawracam w jego stronę, żeby go skusić do ataku. Sądząc, że w tym czasie ta foka się do niego zakradnie i albo go zestrzeli, albo przynajmniej mocno mu plan popsuje. Ale Dawid okazuje się mieć podzielną uwagę, bo fokę w porę dostrzegł i zaczyna uciekać. Na nieszczęście dla niego tym razem role się odwróciły i to ja mam przewagę pułapu. Tutaj nawrócił Immelmanem, tracąc bardzo dużo energii. Próbuje mnie wziąć na czołówkę z daleka, ale nie ze mną takie numery. No, teraz widzicie jeszcze od foki się wywinął jakimś to sposobem. No bo czemu nie pomóc Nubowi? Ale tutaj wywija się już ładnie i go ani razu nie trafiłem. Więc o ile wcześniej jakieś tam pomagacze systemowe go błogosławiły, tak teraz no żadnych zastrzeżeń
do tej sytuacji nie mam. No i dominacja została wygrana przeze mnie. Co prawda przeciwnik zdołał uciec, ale wybroniłem się z niekorzystnej sytuacji i teraz to ja zagrażam jemu. Tu widzę, że zaczyna się wspinać z powrotem i ma chyba ochotę na tą fokę, co mi pomogła, ale to jeszcze zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Tak, zdecydowanie próbuję zaatakować fokę. Ale tym razem sprawiedliwość już go dosięga i zostaje zestrzelony przeze mnie. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!